Cześć, witam was w kolejnym odcinku z The Sims 2 z siostrami Brown. I dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy normalną rozgrywkę, czyli bez studiów, tak? I jak widzicie, jesteśmy tylko z jedną simką, ponieważ uznałam, że rozdzielę nasze siostry. A co? Niech będzie ciekawiej. I postaram się dzisiaj w tym odcinku pograć po jednym dniu u każdej z nich, żebyśmy mogli zobaczyć ich początki. Nie wiem, czy później się coś zmieni. Zobaczymy. Na razie w każdym razie zaczynamy od Idy, która obserwuje sobie ptaki. Dosłownie przed chwilą się tu wprowadziła. Ja tutaj nawet nic nie kupowałam, bo ona nie ma pieniędzy, moi drodzy. Po prostu jej nie stać na nic. Wstawiłam jej tylko materac do spania, lodówkę i 3 stołki. Aha, no i kibelek i prysznic. Ze wszystkiego najtańszego, co tylko było, no i matę do ćwiczeń. A tak poza tym ona po prostu nie ma pieniędzy i no i ma pecha. Ma pecha, zobaczymy, jak sobie poradzi. Musi sobie znaleźć jakąkolwiek pracę. Ona chce mieć sport na maksa, ale niestety nie wiem, czy będzie w gazecie, więc... Aha, jeszcze mamy dostać komputer, więc jest szansa, że w komputerze znajdziemy pracę. No ale na razie musimy chwilę poczekać. Ona nawet sobie ciuchów nie mogła kupić, więc jest ubrana w tym, w czym przyjechała ze studiów. Każda z sióstr miała 20 tysięcy i każda kupiła sobie własny domek. Już ich sprawa, która jaki wybrała. Ida chciała mieć większy dom. Pewnie ze względu na to, że ona jest taką imprezową dziewczyną i pewnie będzie robić imprezy i tak dalej, więc chciała to ma. Niech teraz, kurde, zarabia na ten dom. Bo jakoś musi się utrzymać. Jakby nie patrzeć. Tak, jedyna jej rozrywka to oglądanie ptaków niestety, więc czekamy na gazetę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Tak, interesuje się naturą, bo nie ma co innego robić. Może poszukajmy pracy, może w gazecie coś będzie. A dostaniemy w ogóle komputer? Oto jest pytanie. W każdym razie praca to nasz priorytet ze względu na fundusze, których nie mamy, więc tak. Ona ma tą lodówkę tylko dzięki temu, że ona kosztowała chyba 1 simoleon, więc... Tak, obibok. Obibok? Nie. My chcemy w ogóle najlepiej to sport, ale pewnie nie będzie. No, przestępca. Dobra, poczekamy jeszcze na komputer. Jak w komputerze nie będzie więcej ofert, to ona bierze cokolwiek na początek. No bo musi gdzieś pracować. No, a tu obok zaraz mieszka Melissa w troszkę mniejszym domku. A tutaj w tym najmniejszym, który wygląda trochę jak przyczepa kempingowa, mieszka Clarice, nasza wiedźma. Dzień dobry. Czy ma pan dla nas komputer i... Ale my nie mamy nawet na czym go postawić, więc... Nie mam pytań. To są Simsy, nie? Dziennikarstwo... Level 1 w ogóle to... Co nam zaproponują ciekawszego? W obiboku chyba było mniej. Tak mi się wydaje, bo... Nie płacą tam za dużo, chyba. No. Weźmiemy sobie biznes, chociaż... Nie pasuje mi do niej biznes, nie no. Nie, dobra, bierzemy obiboka. No i dobra. Weź... wyłącz. Tak, psa, kota i co jeszcze? Ty nie masz pieniędzy. No ten poniedziałek będzie ciężki. I nie wiem, czy po prostu nie zacząć od kolejnego dnia. Ten odcinek, bo one w sumie wszystkie będą tak zaczynały pracę. O, goście. No dobra. Powitaj wszystkich. Ale... Te drzwi chciałabym... Nie wiem, co z nimi zrobić. A mogę do uposażenia rodziny? Nie mogę. Nie można drzwi. Dobra, muszę je sprzedać, bo... Oni będą mi chodzić tędy, a ja nie chcę. Dobra, powitaj gości. Jeszcze chciałam tutaj zobaczyć. Ale widzę, że nic nie masz.
Ale ile masz punkciorów? O, ja cię kręcę. Zaraz jej coś tu kupimy. No, eliksir to by się przydał na pewno. Maszyna do robienia pieniędzy. A co to jest? Simowa pompa? O nie, jak tak można? A to? A to ten wzmacniacz umiejętności. Tutaj jest dopalacz działania, miska bezdenna. Może na razie się wstrzymam z tym, zobaczymy. Powitajmy tych gości. Proszę bardzo. Dariusz, mój życiel, też przybył. O, proszę bardzo. Już tutaj widzę, szykuje się przyjaźń. Ona przecież jest taka towarzyska i już chce robić przyjęcie. Ty najpierw meble kup. O, ładnie nam rosną te relacje. Czy to dlatego, że ona ma wykupione coś? Czy po prostu one mają taki dobry kontakt ze sobą? O, jego też możesz powitać. A witaj wszystkich. Ty jesteś taka towarzyska, że po prostu lgniesz do tych ludzi. Czy ty nie masz brwi? Masz brwi, dobra. Chciałam sprawdzić. Ale tu przyjechałaś... A, dobra, tej starej to nie chcę. No to pogawędka. Pogawędka, z nią też jeszcze raz może być. Jakieś ploteczki, a co? Minka. Niestety nie mam czym ich poczęstować, no. Przykro mi bardzo. Wiecie co, jednak przegramy chyba 2 dni na rodzinkę, bo tutaj nic na razie się za bardzo nie dzieje, bo oni się dopiero zaczynają poznawać i tak dalej. Ona nie ma pracy. Boże, czego wy tutaj mi się kłócicie? Z nim też się zaprzyjaźnić jeszcze dzisiaj. O, usiadł sobie na stołeczku. Właśnie sobie zdałam sprawę, że nie mamy światła w domu. Właściwie ona nie ma, także słodko. Nie kłóć się. A czemu to kłóć się? Chciałam rozmawiać o... W sumie tak naprawdę jedyna Clarisse ma normalnie urządzony dom, bo ją było... Ona kupiła już taki mały domek urządzony i ją było na to stać. Nawet dostała jej pieniądze na ubrania. Jak możecie zobaczyć, nawet zmieniła fryzurę, więc... No, okazała się bardzo ogarnięta. Super, mamy nową lampkę w domu. Przynajmniej tyle, nie? Patrzcie, wilkołak. Panie! Proszę mi tu nie kopać dół. Co to jest? No śmierdzę, wiem, że śmierdzę. Wypełnij ten dół, no nie kop mi dołów. I tak już mam tu syf i mebli nie mam. Z podłogi najlepiej. Weź sobie ze 2 talerze nawet i zachowaj resztki. I potrzeba jej zabawy. Więc tutaj. Co prawda ma skitrany komputer, ale po co? No i niech idzie spać, moi drodzy. A my się widzimy jeszcze, myślę, rano. Poczekam, aż wróci z tej pracy. Chociaż tyle może zrobić dla siebie. I poszukamy też drugiej pracy. Jeśli będzie dostępna. No a jak nie, to nie no. Czy wy to widzicie? Właśnie się załamałam psychicznie. Ina ma dzisiaj wolne. Ona potrzebuje. Nie wierzę, nie. Jeszcze chcę jakieś... Nie wierzę w tą grę. Jakie wolne? Ja potrzebuję pieniędzy. Aha, i nie mogę wziąć resztek z tego. Świetnie. A zjesz szybkie danie bez blatu i bez kuchenki? To chyba się tak nie da. A da się, bo to jakiś kubek do picia. Spoko. Dasz radę to posprzątać bez zlewu? Chyba do kuba to po prostu wyrzuci, nie? Proszę bardzo, i wpadły nam rachunki. Świetnie po prostu. Jeszcze nam rzucił w ogóle na ziemię, nie? Ani polityki, mimo że mamy dobry level, ale do niej to nie pasuje po prostu. Musi zostać w tym obiboku albo w sporcie, bo takie ma pragnienie życiowe. Nie.
prawa też nie? Chociaż to na pewno byłoby ciekawe. Kto mi tu ziewa? Jest! Widzicie? Mówiłam. Tak. Pokaż. No po prostu nie wierzę. Zobaczcie, że ona w środę znowu nie pracuje. Ja jej życzę powodzenia. Ale przynajmniej jest na trzecim levelu. Ja jej życzę powodzenia, moi drodzy. Ona już nie ma pieniędzy. Wróżę jej po prostu komornika, nie? Niech sobie pograbiliście, bo co innego jej pozostało. Ja nie wierzę po prostu, nie wierzę, no. Co ty robisz? Nie przeglądaj stron internetowych, tylko idź grabić liście. I dobrze, posprzątałyśmy sobie troszkę ten nasz mały domeczek biedny i idziemy spać. I przenosimy się, moi drodzy, już do kolejnej siostry, niestety. Ida mnie bardzo zawiodła. Ale cóż, w sumie to nawet do niej pasuje z tą pracą. Jak wyszło, tak wyszło. Mam nadzieję, że u kolejnej z sióstr będzie lepiej, także już się tam przenoszę i zaraz zobaczymy. I dotarliśmy, moi drodzy, do Melisy, proszę bardzo. Ona już ma troszkę więcej mebli i myślę, że godniejsze życie. Choć też nie ma niestety już pieniędzy, więc też nie ma nawet ubrania nowego kupionego. No ale trudno, nie to jest najważniejsze, prawda? Nawet świetnie się składa, bo ona chciała mieć jakieś roślinki i tutaj widzę, że ma fajny teren pod to. Ale idzie, moi drodzy, gazeta. Zobaczymy, czy jest dla niej praca. Tak, ona chce być ordynatorem, więc... Ordynatorem i w sumie tutaj ma też naukę, edukację i gracza, więc może coś się znajdzie. Chociaż jeśli będą te same prace, które były u Idy, to pewnie się nie znajdzie. No właśnie, myślę, że zobaczymy. Bo jest edukacja w razie czego. Przynajmniej się by spełniło pragnienie. Jest też nauka, ale ordynatora oczywiście nie ma. No dobra, poczekamy jeszcze na kompa i zobaczymy. Ona chciałaby teleskop, ale... Boże, ty masz pieniędzy, lasku. Skorzystać z publicznej toalety. O nie, co to byłoby za tragedia? I co to za obżarstwo w ogóle jakimiś chipsami, no? O, nawet tutaj super płacą, więc... Bardzo proszę, o 7 idziesz do roboty. No i pięknie. Sprzątanie, gotowanie. Ty masz co robić, kochana. Wyłącz to. Ho, patrzcie jej, ile to by się chciał. Zaprosić kogoś, kupić nowe ubranie, to ci mogę zaznaczyć. Jestem wykładowcą od razu, nie no. Fajnie tak od razu po studiach być wykładowcą. I potrzebujemy jednego przyjaciela. Więc chyba zadzwonimy do Jana. O, Ida dzwoni. Nie siostrą, zostanę tutaj. Może innym razem. Teraz tak, dokończysz sobie chipsy. Zadzwoń do Sima, póki jeszcze jest wcześnie. Nawet te 2-3 razy. Dzwonimy do tego Jana. Musimy zdobyć przyjaciela, bo nie dostaniemy awansu. Proszę bardzo, u Meliski bardzo żwawo dzień zleciał, bo nie zajmowała się głupotami, tylko nauką i tak, i swoim rozwojem. A to bardzo ważne. Jezus, już się zaprzyjaźniła z nim? Co tak szybko? A to już nie dzwoń, stara. Daruj se. Nie dzwoń. Pokaż. To ty już masz bite. Weź to nie jest, tylko sprzątnij. Na 8 jedziesz, tak? No dobra. No dobra, i skorzystaj, wykąp się. Zjedz sobie, ugotuj coś. Ugotuj spaghetti, żeby punkt ci rósł. Mam nadzieję, że nie spalisz kuchni w pierwszy dzień. O, jaki... Znowu ten kot. A tym razem Remus, tam był na polen. Kurde, blaszka, przynoszą nam pechatę. Ojeju, a tutaj tyle kwiatów, trzeba będzie to wywalić. Ona raczej wolałaby takie... roślinki do hodowli. Może i pomidory posieje, jak będzie miała już pieniądze. Dobrze, jedna porcyjka dla ciebie, fantastycznie. To najedz się i jeszcze możesz się podbić to gotowanie.
No i co? Pośle ją spać, bo już jest późno, a ona rano wstaje z roboty przecież. A za dobre łóżko to ona nie ma. Więc tak, niech sobie wybije ten punkcik. O, dobrze, że jest jesień, to się szybko nauczy przynajmniej. Proszę bardzo, i już idź spać. No. I zaraz do pracki i super, bo wpadną pieniądze. Jako tako, żeśmy się wyspały. W ogóle muszę jej kupić ten samochód do naprawy. To też zależy mi na tym. Bo, aha, ona szła wąchać kwiatki. Nie, 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 kochana, idź do roboty. Idź, zarób pieniędzy. Wróciłyśmy z roboty. Ale nie ma awansu. Flip, flip. Nie wiem czemu. Przecież mamy wszystko zrobione. To jest nie fair. Pewnie dlatego, że... Nową grę wideo? A kto przyniósł nową grę wideo? Nikt nie przyniósł nowej gry wideo. Przytyfy. Dobra, opłać rachunki, posprzątaj. I co byś chciała? Ekologiczne źródło energii. Ile to kosztuje? No, ekologiczne źródło energii kosztuje 600, więc sobie troszkę na to zarobić musimy. Nie ma tak lekko. Skorzystaj se... Dobra, przyjaciół masz, punkty masz, ale chcesz dalej zdobywać punkty. Sprzątanie i gotowanie. Mówisz, masz, kochana. No to tam rybka możesz się uczyć cały czas. Na pewno odcinki z tobą będą bardzo ciekawe. Ale widzę, że już nie potrzebujesz kupować sobie ubrania. Więc spoko. Jezu, zapomniałam, że miała pracę poszukać nową. O nie, tak nie może być. Proszę bardzo. Poszukaj pracy, może dzisiaj będzie ten... twoja kariera wymarzona. Mogłaby być w sumie. A czy tobie się tutaj coś błyszczy? Błyszczy się, pięknie, o. Idziemy w to, idziemy. Wywiad nie. Show biznes też nie. Paranormalna też nie. Obibok tym bardziej nie. Sportowiec nie. No niestety. Są w ogóle podobne prace do tych, co Ida miała, więc nic fajnego. Ale ona ma bardzo dużo punktów szczęścia życiowego, tak swoją drogą. No to powbijaj sobie jeszcze sprzątanko. I pójdziesz w sumie spać, bo już nie będę cię męczyć tyle czasu, bo rano idziesz do roboty, więc... Dobranoc, moja droga. A my, moi drodzy, będziemy się przenosić do ostatniej już siostry, do Clarisse. Zobaczymy, jak u niej miną te dwa dni. U naszej wiedźmy. Tylko tutaj niech sobie wbije punkcik ładnie. O. Wbiła ten punkt? Nie wbiła tego punktu, ej. Serio, tak mało ci brakowało. No dobra. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę u Clarisse. I jest i ona, moi drodzy, Clarisse, która jako jedyna ma piękny dom. O, medytuj. Wystrój się, leć na parcelę, rzuć zaklęcie. Dobra, ja muszę odkryć w ogóle tą parcelę, ale zanim to oczywiście praca, wiadomo. Więc poczekajmy aż... A coś tu możesz ty? Ugaś ogień, stwórz wiele obiektów. To można coś tutaj robić? Dobra, stwórz. Zobaczmy, co mi to daje. Wiedźmo precz, planofina, likantorpina, wampirocyjna. O ja cię, ale tu będzie do roboty dużo. Przygotuj składniki. To nie muszę nigdzie lecieć, tylko mogę po prostu sobie przygotować składniki, tak o. Zobaczymy, jak to działa. Niestety na razie musimy tutaj na dworze takie rzeczy robić. Bo tak, no bo nie mamy miejsca w domu, jak widzicie. To naprawdę jest ciasna klitka i jedyne co, to mamy ją urządzoną i niczego nam nie brakuje praktycznie. A tak poza tym to niestety. O, dzień dobry, pan komputer. Dobra, teraz. Już nie drzwi ryja, tylko idź. Znowu przyszli ci sami goście? Znowu ci sami goście. Masakra.
Ale chcesz poznać nowych ludzi, więc ich zaprosimy, tylko znajdziesz pracę. Nie chcę już powitać ich wszystkich. Prawo? Nie, ty chcesz być stróżem prawa. Proszę bardzo. Dobrze. Zaczynamy jutro o 14, tak? Czy dzisiaj o 14? Już sama nie wiem. No powitaj ich wszystkich. Idź, powitaj ludzi. Już idę. Mam mało miejsca w domu, ale zapraszam. O, i już jej się spełniło pięknie. Ci się znowu kłócą. U, idę się kłócili, tu się kłócą, czyli wszystko w normie, nie? W ogóle fajnie, że oni są jednocześnie w tym samym czasie. I u mnie, i u Idy. Proszę bardzo, idziesz do pracy. To mi się podoba. Pierwszy dzień i już praca. A ona ma najwięcej pieniędzy ze wszystkich sióstr, nie? No proszę, nasza policjantka wróciła z roboty. Ty jesteś w ogóle posterunkową, ale fajnie. Spoko. Możesz się tam umyć, czy nie masz miejsca, żeby tam dojść? A to znowu z tą nową grę wideo, ale przecież nie ma żadnej gry wideo, nie wiem o co chodzi z tym. Okej, zmieścisz się, super. No i dobra, chciałabyś zdobyć punkt umiejętności. Do pracy potrzebujesz kondycji w sumie. Zobaczymy, czy da radę ćwiczyć przed tym telewizorem. Jutro pewnie uda się zdobyć awansik. Bo oczywiście Clarice zbiera na... zbiera na nowy ten. Oj, nie chciałam jej ruszać. Też nie możesz skakać na skakance. Weź mnie, nie denerwuj. Co za wymysły, nie? Aha, i jeszcze nie możesz do łóżka dojść. Świetnie się zapowiada. Co to jest? Sprawdź to zaklęcie. Tak myślałam, że to będzie właśnie tego rodzaju teleportacja. W sumie spoko. Ojej, udało ci się nauczyć nowego zaklęcia. Świetnie, skacz na skakance. Matko, czy ona za każdym razem będzie tak zmieniała ten strój? Przecież mnie szlak trafi. Nie chcę, żeby ona tak wyglądała, no. Może jest na to jakiś mod. Na pewno jest. No cóż, trzeba zrobić mini remont domu. Musiałam zrobić otwartą przestrzeń, niestety, ponieważ gdyż... no nie było dojścia do łóżka, więc... Mus to mus. Do roboty na 15, więc spokojnie możemy sobie poskakać, aż wbijemy punkcik. O, proszę bardzo. Wstałyśmy rano, już sobie ogarnęłyśmy normalny strój. Więc tak, jest bardzo dobrze. Może coś spróbujemy jeszcze zrobić tutaj w tym kotle. Przygotuj składniki. Esencje światła. Zobaczymy. Niech ona porobi te rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego to wszystko służy. Nie mam pojęcia, ale niech robi. Tęcza i blask księżyca, niech się Sim tym zachwyca. Nastrój jego poprawny, a potem dobrze się bawmy. Aha, czyli to poprawiamy nastrój. Motyle i świetliki w dzień albo w nocy mroku. O płonący ogniu wraz z źródła swego nie poniósł. O, można sobie ugasić ogień, tak? A tutaj uleczanie. I znamy też... O Jezus, to jest mnóstwo tego. Pogrubianie Sima. Tutaj chudnięcie. O, możemy czyścić ogród. To się przyda. Dobra, ona nie chce ewidentnie oglądać tego. Weźmy, zapłaćmy rachunki, bo zaraz idziemy do pracy. A potem podnieś ten śmietnik, posprzątaj. Oddaj nam makulaturę. Na tym możesz gotować. Nie wiedziałam, że to tak służy. A nie możesz reszczek zachować za to. Trochę lipa, szczerze mówiąc. Zdążysz wziąć prysznic? O, i samochód byś chciała kupić, kochana. Ja nie wiem, jak ty to chcesz wszystko zrobić. Jeszcze nie zarabiasz aż tyle, ale pewnie dzisiaj dostaniesz awansik. Na. Lubimy awansiki bardzo. Także poczekamy jeszcze na jej awansik i będę kończyć ten odcinek, bo już jest mega długi. Nie mam pojęcia, co mi się udało wykrzesać w montażu. I jest, moi drodzy. Clarice awansuje na stanowisko dzielnicowa. Mhm.
Udało ci się wyrwać z niebezpiecznych ulic i otrzymujesz podwyżkę, ale i tony papierkowej roboty. Pracujesz jednak w ustalonych godzinach i twoja praca jest mniej wymagająca fizycznie, kiedy już zmęczy cię praca za biurkiem, popraw kondycję i logikę, a wrócisz na ulicę do znacznie ciekawszej roboty. Clarice pracuje teraz od 9 do 15, zaczynając od zaraz. Clarice zarabia dzisiaj 616 i otrzymuje premię w wysokości 1232. Jesteśmy po prostu teraz bogaczami normalnie. No dobra, mamy na 9 do roboty, więc co? Idziemy spać już. Od razu. Bo cóż innego nam pozostało. Także kładę ją. I jednocześnie, moi drodzy, tym akcentem kończę ten dzisiejszy odcinek. Długi, bardzo długi. Więc nie wiem, czy będę dalej tak nagrywała, że trzy siostry w jednym odcinku. Możecie też dać znać, co o tym myślicie, czy wam się taka forma podoba, czy jednak wolicie, żeby każda siostra była osobno w odcinkach. Dajcie koniecznie znać w komentarzu na dole. Ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!